można zrobić modowane stroje i je przenosić do online. Będzie nam potrzebny do tego tryb reżyserski i więc zaczynamy. Wchodzimy sobie w taki tryb reżyserski. Musimy sobie zaznaczyć postać online i jednego ptaka. Wchodzimy w zaznaczone, jak już masz to zaznaczone. Musimy mieć postać online i, tak jak powiedziałem, zaznaczonego jakiegoś ptaka. I teraz, moi drodzy, co robimy? Zostajemy tutaj i wduszasz teraz analog na dół i jedziesz tak jak ja. Raz ptaki, raz postać online. Raz postać online, raz ptaki. Raz ptaki, raz postać online. I jedziesz tak kuźwa długo, aż nasza postać online przeniesie się tu, gdzie są zwierzęta. Jak już jesteśmy tu, gdzie trzeba, wduszamy kółko. Tak. Wchodzimy aktorzy, plażowiczowie obie boki, klikamy X, przeniesie nas do przyczepy i teraz dusimy tylko i wyłącznie kwadrat. Wybieramy sobie strój z maską świętego lub coś, co przypomina maskę świętego lub związane ze świętami, po czym zaznaczasz taki strój sobie trójkątem. Będzie to później potrzebne do przejścia. Więc tak jak tutaj na przykład mamy świętego, ale ma, jakby to powiedzieć, chujowy strój, czyli nic się nie zmienia, lecimy i szukamy dalej. Oczywiście z góry mówię, że nie za każdym razem nam to wyjdzie, ze względu na to, że nie wiem, które stroje tak naprawdę mogą przejść. Dodam tylko tyle, że kilka niepowodzeń z przejściem też miałem, ale nie o to chodzi. Dodam wam, że jak tutaj zakończę się bawić z wybieraniem sobie strojów, dodam, że wam pokażę, jak jeszcze można zrobić, jakby to powiedzieć, zarabiać na trybie fabularnym, czyli na fabule. Jedna z postaci, czyli Michael, stanie się miliarderem, triliarderem. Ale na razie jesteśmy w przyczepie, w trybie reżyserskim. Zaznaczamy sobie po prostu postacie, które nam się podobają i ewentualnie którą będziemy przenosić. To jeszcze trochę wybierałem, więc trochę tutaj zeszło. Tak, oczywiście wszystkie postacie, które sobie zaznaczamy, zaznaczamy trójkątem i chyba można zaznaczyć tego 10 postaci. Z tym ciastkiem też mogę zaznaczyć. Tylko jedna wada tego glitcha. Robi się go 40 minut. Dobrze słyszycie? 40 minut. No, jak dojdziesz do perfekcji, to pół godziny ci to zajmie. No ale same wybieranie masek itp. itd. stroju też zajmuje. Chciałem zobaczyć, czy tutaj good mod będzie działać, ale kuźwa nie działa. Szkoda. Podejrzewam, że wiem dlaczego. I nie chce mi się go 5. czy 10. raz już robić, bo jak straciłem, ile około zajmuje wykonanie tego glitcha, to sami wiecie, jak to jest. Tak. Tutaj jeszcze wybierałem maski tam. Bo powiem wam tak, że nie wiem dokładnie, które można przenosić. Bo jak sami widzicie, musiałbym się poinformować z innymi youtuberami, jakie tam dokładnie przychodziły. Dwa mi przeszły, reszta to taki fiasko, wiecie o co chodzi. Tak jak powiedziałem, nie wiem z którymi maskami, jakie glitchy dokładnie przechodzą. Znaczy, z maskami mniej więcej wiem, o z ciaskiem na przykład przejdzie, ale kurwa, padzie inny strój, na chuj mi taki
odcinków, no rozumiemy się, nie? Chcę coś full, super, a nie tam jakieś gówno, które możesz normalnie w sklepie założyć, na przykład coś takiego. Z tą maską też, kurwa, próbowałem i jak przychodziłem, to strój znikał. Jest po prostu trudny wybór. Trzeba by było po prostu, by było czas poeksperymentować na tym glitchu. Sami wiecie, jak to jest. Miałem go pokazać, ten glitcha, po wtorku, ale stwierdziłem, że go kuźwa dzisiaj pokażę. Ogólnie to dzisiaj jest wtorek. Ale pierwsza 54, więc to się nie liczy. Dla mnie to jest jak poniedziałek. Aktualizacji jeszcze nie ma, więc wyjebane mam na to. Tu też są jakieś bezsensowne gówna. No trochę to zajęło czasu. A, no dobra, i teraz jak już mamy te pieprzone stroje zapisane, po prostu wtaszamy kółko i wchodzimy jeszcze raz na zaznaczonych. Wybieramy sobie strój, który chcemy przenieść. Trochę się zagadałem. Wtaszamy X-a, przejdziemy do trybu reżyserskiego. Teraz, moi drodzy, musimy za chwilę wyjść z tego trybu reżyserskiego, czyli musimy przenieść naszą postać, tą, którą tutaj widzicie, na fabułę. Tryb fabularny, jakby kto pytał. Tutaj sobie tylko jeszcze włączyłem za chwilę nieśmiertelność, ale okazało się, że nie działa. No ale chuj. W każdym razie pokazuję wam, jak można przenosić. Z góry mówię, że nie wszystkie stroje przechodzą, ale dobra, walić to. Teraz przechodzimy, jak przejść z trybu reżyserskiego na fabułę. Więc wduszamy sobie strzałkę na dół, wduszamy sobie na Franklina, klikamy X, wduszamy dwa razy PS-a, wduszamy zagraj w online, pojawi nam się to, wduszamy kółko, pojawi nam się coś takiego głupiego, zniknie nam na chwilę awatar, później się pojawi, już jesteśmy na fabule. Teraz, moi drodzy, sprawdzałem, czy jestem good mode, bo wtedy jak good mode działał, to na fabularnym trybie, czyli normalnie na fabule, było się nieśmiertelnym. Ale niestety nie jestem nieśmiertelny, więc to, co tutaj widzicie, to możemy olać, pominiemy ten krok. Oczywiście nie będę usuwać tej funkcji, tylko po prostu przejdziemy sobie, poczekamy, aż to się skończy i przejdziemy do funkcji typu, jak można sobie, jak jeszcze jesteśmy w tym systemie, zarobić na fabule kupę kasy. A tak patrząc, dużo graczy chciałoby mieć szmalu jak lodu, biliardy. Ja na fabule mam biliardy. I tu będzie to samo. Tylko najpierw oddalę się od niebezpiecznego miejsca, żeby po prostu nikt mi nie przeszkadzał, bo jak na mapie widać czerwoną kropkę, nie chcę, żeby po prostu to gówno mnie zabiło. Jak widzicie, życie mi zeszło, więc lepiej nie ryzykować. Z tego kawałek odjedę tym gównianym samochodem i przystąpimy do działania. Jak zarabiamy kasę? Proste. Będzie nam potrzebny do tego telefon z gry i akcje, obligacje, o, w ten sposób powiem. No to lecimy, wchodzimy sobie tu, wchodzimy sobie tutaj i wybieramy sobie pierwsze lepsze gówno. Wchodzimy na rynki, wybieramy sobie pierwsze lepsze gówno z góry, wduszamy kup, zwróćcie uwagę, że nie mam kasy. No i tam gdzie jest taki plusik, klikamy sobie plusik, zwróćcie uwagę, że mam 92 tysiące tam z groszami do góry i robimy teraz tak, tutaj mam 92, jak masz, to robisz tu kup, potwierdź, nie wduszasz kontynuuj, wchodzisz znowu na rynki, wchodzisz znowu na to samo gówno, wduszasz kup, jak widzicie, suma mi się zwiększa, czyli już mam 100 tysięcy. Bo tutaj o to chodzi, że
Michaela jeszcze nie mam odblokowanego w grze, ale już na jego konto wpływa kasa. Nic stąd nie wypłacamy. Dopiero jak pojawi nam się Michael normalnie na fabule, wtedy wszystkie akcje sprzedajemy i zarabiamy w tym momencie kupę kasy. O to chodzi, że jak mamy tutaj 100 tysięcy i był Michael odblokowany, to wtedy bym troił tą sumę, czyli po 100 tysięcy, 100 tysięcy, 100 tysięcy, 100 tysięcy, 100 tysięcy i 100 tysięcy i tak w kółko. Byś kupował za 100 tysięcy obligacje. I tak w kółko. Później byś miał milion, to byś tak za milion kupował i byś miał 1 milion, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i później dziesiątki byś tak podwajał i kurwa w końcu byś był miliarderem. To nie zajmuje dużo czasu. No. A teraz przechodzimy do online i zobaczmy, czy ten strój mi się przeniesie do online. Bo o to chodzi, że tak jak już powiedziałem, nie wiem dokładnie, które ze maskami stroje przejdą. I czy ta akurat maska jest od świętego. Wyglądała, że jest od świętego. Ale najlepiej by było, jakbym miał maskę żony świętego Mikołaja, tak nazwę. Wtedy na 100% nam przejdą stroje, bo miałem właśnie okazję, miałem dwie maski ze świętą i przeszły mi stroje, tylko były beznadziejne, więc ich wam tak za bardzo nie pokażę, ale chuj z tym. Bo tak jak mówię, nie jestem pewny, czy ten strój mi by przeszedł i okazuje się, że ten strój nie przeszedł. No chuj, trzeba próbować dalej. Moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony.